Dobry wieczór Państwu. Kiedy w październiku ubiegłego roku po fantastycznej, zorganizowanej z olbrzymim rozmachem gali na scenie Opery Nowa w Bydgoszczy żegnałam się z Państwem mówiąc do zobaczenia za rok, chyba nikt z nas nie mógł sobie wyobrazić, co 2020 rok nam przyniesie. To był rok, który storpedował pewnie wszystkie nasze życiowe plany, ale też spowodował, że musieliśmy nauczyć się adaptacji do zmian i modyfikacji tych planów. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że społeczność akademicka, a zwłaszcza sportowa społeczność akademicka, idealnie przystosowała się do nowych warunków i do tej modyfikacji i wywiązała się z tego wszystkiego wzorowo. Aleksandra Schutenberg, witam Państwa bardzo serdecznie w tej nowej, nieco innej, wirtualnej rzeczywistości i zapraszam na galę sportu akademickiego w nowej odsłonie. Ale już teraz mogę Państwa zapewnić, że będzie inaczej, ale bardzo dynamicznie i bardzo ciekawie, bo za nami wyjątkowy, sportowy 2020 rok, jeżeli chodzi o tę społeczność akademicką. No to co, proszę usiąść wygodnie, bo zaczynamy. A zaczynamy oczywiście od hymnu studenckiego Gaudeamus. Gaudeamus igitur iuvenestum sumus. Gaudeamus igitur iuvenestum sumus. Post iuvenam juventudem, post molestam senectudem, nos habemitumus. Nos habemitumus. Gaudeamus wykonał dla nas chór Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Mariusza Lewego. A dlaczego właśnie tej uczelni? Bo gdyby nie pandemia, spotkalibyśmy się właśnie w Zatoce Sportu na Politechnice Łódzkiej, która w tym roku świętuje 75-lecie istnienia. Innowacyjna uczelnia. Politechnika Łódzka. A ze mną na scenie jest już prawdziwy gospodarz dzisiejszej uroczystości, prezes Akademickiego Związku Sportowego, pan profesor Alojzy Nowak. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobrze widzieć pana znowu z nami i to w znakomitej formie, jak widzę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, pani Olu. Dobry wieczór państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich, głównie online dzisiaj na gali sportu akademickiego. I mam wielką przyjemność przede wszystkim podziękować i pogratulować Politechnice Łódzkiej, pogratulować 75-lecia i znakomitych wyników badawczych, znakomitych wyników dydaktycznych, ale jak się okazuje także znakomitych wyników sportowych. Jest dzisiaj z nami pan rektor Politechniki Łódzkiej, któremu z wielką przyjemnością wręczę taki drobny upominek od Akademickiego Związku Sportowego. Czyli już możemy zaprosić jego magnificencję, pana rektora, profesora, doktora habilitowanego inżyniera Krzysztofa Jóźwika, który już jest z nami. Dobry wieczór, panie profesorze. Bardzo proszę, to panie jest ten moment. Panie rektorze, gratuluję wszystkich sukcesów, gratuluję także wyboru na rektora. Dziękuję za wspieranie Akademickiego Sportu na Politechnice Łódzkiej i w Łodzi i proszę,
żeby pan rektor tak wspierał sport akademicki jak dotychczas. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy państwo wszyscy dobrze to słyszeliście. Panie profesorze, jeżeli mogłabym jeszcze raz powiedzieć, jakie to były, jakby mógł pan jeszcze raz powiedzieć, jakie to były podziękowania i słowa, tak żeby wszyscy usłyszeli. Tak. Super. Z przyjemnością to uczynię raz jeszcze. Bardzo, panie rektorze, dziękuję za wspieranie sportu akademickiego nie tylko na Politechnice Łódzkiej, ale także w Łodzi. Czujemy pana obecność, czujemy wsparcie. Wiem to od studentów sportowców. Wierzę, że tak będzie w przyszłości. Gratuluję także, panie rektorze, znakomitych sukcesów Politechniki Łódzkiej w badaniach, w dydaktyce, w projektach. I tu także liczę, że nie tylko dla regionu i nie tylko dla Polski, ale będziecie się państwo dalej znakomicie rozwijać także dla Europy i dla, może kto to wie, całego świata. Gratuluję i serdecznie witam na gali sportu akademickiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Już za moment oddam głos także jego magnificencji, ale najpierw zaproszę państwa i pana profesora także na krótki film. Panie profesorze, bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobry wieczór państwu. A przy tym wspaniałej uroczystości, no swoiste nieszczęście, bo miałem nadzieję, że wszystkich państwa będziemy gościć w Politechnice Łódzkiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, rektorowi, magnificencji za te bardzo miłe słowa. A i ponieważ życzył, to chciałbym, żeby te życzenia jak najbardziej się spełniły i sport w Politechnice Łódzkiej poza badaniami nowoczesnym kształceniem miał swoje miejsce. A myślę, że EUSA i Eurogames 2022 będą najlepszym przykładem, że w Politechnice Łódzkiej w Łodzi sport ma swoje poczytne miejsce. Życzę cudownej gali. Gratuluję wszystkim, którzy osiągnęli sukcesy pomimo tak trudnych warunków i tej determinacji, która doprowadziła nas do dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję. Pięknie dziękujemy. Politechnika Łódzka świętuje dzisiaj jubileusz 75-lecia. Panie profesorze, na pana ręce w imieniu całej społeczności akademickiej składam życzenia kolejnych co najmniej 75 owocnych lat, a myślę, że przy takiej okazji warto życzyć i 100. Pięknie dziękuję, a dziękuję my bardzo. Już teraz, proszę państwa, przechodzimy do stricte sportowej części naszej gali, a więc do sportowego podsumowania 2020 roku. Za nami burzliwe, ale cudowne 12 miesięcy sportowej rywalizacji na arenach między innymi akademickich mistrzostw Polski, ale nie tylko. To był rok pełen trudnych sportowych i organizacyjnych wyzwań, ale koniec końców także rok pełen sportowych sukcesów. Podsumowanie minionego roku akademickiego rozpoczynamy tuż po gali roku 2019. Od sukcesu polskich szpadzistek, które w AZS-owym składzie znów wygrały Puchar Świata. Mistrzynią Europy została taekwondzistka Aleksandra Kowalczuk i niebawem mogła świętować zdobycie olimpijskiej nominacji. 5 medali zdobyli nasi łyżwiarze podczas Mistrzostw Polski na dystansach, a rekord świata w 24-godzinnym ergometrze ustanowili Ola Demczuk i Miłosz Jankowski z AZS AWFIS Gdańsk. Grudzień rozpoczął się od historycznego wyniku grających w tenisa stołowego sióstr Węgrzyn, które w deblu zdobyły brąz juniorskich Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Europy na 200 metrów grzbietem wywalczył Radosław Kawęcki z AZS AWF Warszawa. Dzielnie wtórowali mu w sztafetach Jakub Kraska z AZS Łódź i Katarzyna Wasik z AZS AWF Katowice, która w Glasgow ustanowiła kilka rekordów Polski. Jeśli już jesteśmy na krótkim basenie, to trzeba powiedzieć o 51 krążkach wywalczonych przez AZS-iaków na zimowych Mistrzostwach Polski. W klasyfikacji medalowej i punktowej najlepszy okazał się AZS UMCS Lublin.
Opolu dla najlepszych drużyn polskich szkół podstawowych zorganizowaliśmy finał turnieju Futsal Gram, a dla szkół średnich w Warszawie z SKS-u do AZS-u. AZS Kraków był natomiast gospodarzem wygranych przez Żaków ze stolicy finałów Igrzysk Studentów pierwszego roku. Ostatni medal roku przypadł Angelice Wójcik, trzeciej w krajowym łyżwiarskim wieloboju sprinterskim. Zawodniczka AZS AWF Katowice niebawem zdobyła wespół z koleżankami brąz w sprincie drużynowym Mistrzostw Europy, by po kilku tygodniach powtórzyć wyczyn na Mistrzostwach Świata. Początek nowego roku to czas podsumowania klasyfikacji sportu młodzieżowego za rok miniony. Kolejny raz wygrał ją AZS AWF Katowice, a w czołowej dziesiątce rankingu znalazło się 7 naszych klubów. Niespodziankę trzecim miejscem w Pucharze Świata sprawił snowboardzista Oskar Kwiatkowski z AZS-u Zakopane, a Natalia Bajor z AZS-u Wrocław z drużyną ping-pongistek wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie. Mocne wejście zanotowała sekcja szermiercza AZS AWF Kraków, której zawodnicy zdobyli 3 medale w Pucharze Świata w szpadzie. Na szermierczych planszach dobrze zaprezentowali się też nasi juniorzy, którzy podczas Mistrzostw Polski stawali na podium 9 razy. Sporo sukcesów odnieśliśmy w zimowych mistrzostwach kraju i większość z nich przypadła katowiczanom. Biegacze narciarscy z Kamilem Burym na czele wywalczyli 5 krążków. Podium opanowali kombinatorzy norwescy. Joanna Szwab z AZS-u Zakopane została zaś mistrzynią Polski na normalnej skoczni. Reprezentująca AZS Poznań Magda Linet wygrała tymczasem turniej Thailand Open. To drugi sukces naszej zawodniczki w turnieju rangi WTA, który dał jej awans na 33 miejsce w rankingu. 26 krążków zdobyła młodzież AZS podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw Polski do lat 18 i 20. Na podium klasyfikacji medalowej znalazły się AZS AWF Warszawa i AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Wspominając wyczyny lekkoatletów, nie możemy pominąć halowego rekordu polskiej Justyny Święty-Ersetic oraz transferów Małgorzaty Hołub-Kowalik i Karola Hoffmana do AZS UMCS Lublin. Kryształowe kule 17. edycji AZS Winter Cup trafiły do Adama Hrabka i Iwony Kochut. Rozpoczęliśmy nawet akademickie Mistrzostwa Polski, a zwycięzcami w futsalu zostały Uniwersytet Jagielloński i Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej. AMP w snowboardzie wygrały krakowska AGH i katowicka AWF, po czym wszystkie zawody trzeba było odwołać. Liczyliśmy, że może przynajmniej powalczymy na akademickich Mistrzostwach Świata. Rozpoczęło się bardzo dobrze. W Amsterdamie nasi łyżwiarze zdobyli 6 medali, a triumfatorem na 1500 metrów został Marcin Bachanek. Gdy czekaliśmy na kolejne trofea, zawody przedwcześnie zakończono, resztę zaś odwołano. Póki się dało, cieszyliśmy się z sukcesów w innych imprezach. Trzeci z rzędu tytuł indywidualnej mistrzyni Polski w tenisie stołowym wywalczyła Natalia Bajor z AZS-u Wrocław, a AZS-iacy stawali na podium 10 razy. Blisko 5 razy więcej medali wywalczyli nasi lekkoatleci. Podczas halowych Mistrzostw Polski bank rozbiła oczywiście Justyna Święty-Ersetic, wygrywając na 200, 400 i w sztafecie 4x200 metrów. AZS AWF Katowice z 8 i AZS Poznań z 7 medalami znalazły się w trójce najlepszych klubów tej imprezy. Halowy sezon ligowy udało się dokończyć naszym poznańskim drużynom hokejowym. Dziewczyny z Politechniki zostały wicemistrzyniami, a panowie z AWF zdobyli brąz. O sukcesy w Mistrzostwach Kraju postarały się też młode szczypiorniski AZS AWF Warszawa oraz młodzi koszykarze AZS AWF Katowice i nastał lockdown. Zamiast przeżywać sportowe zmagania, musieliśmy nauczyć się siedzieć i trenować w domu. Nie było łatwo, ale z pomocą przyszły nasze kluby i największe gwiazdy, które pokazywały, co robić, by nie zwariować i zachować sprawność. Niebawem sami wyszliśmy z pomocą na zewnątrz. Wśród kilku charytatywnych akcji trzeba podkreślić wirtualne biegi zorganizowane przez AZS UMCS Lublin i AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do akcji niesienia pomocy włączyli się także nasi sportowcy. Pandemia wszystkim pokrzyżowała plany. Wyraźnie odczuły to m.in. nasze zespoły ligowe, którym w większości nie udało się dokończyć rozgrywek. W problematycznych sytuacjach zazwyczaj udało się podjąć roztropne decyzje, dzięki czemu tenisistki stołowe AZS UJD Częstochowa odebrały brązowe medale. Futsaliści i piłkarze wodni AZS Uniwersytetu Warszawskiego awansowali do ekstraklasy, a koszykarkom AZS Uniwersytetu Gdańskiego udało się uchronić przed spadkiem. W maju wszystko zaczęło wracać do normalności i znów mogliśmy trenować.
Z odmrażaniem sportu świetnie poradziły sobie hokeistki na trawie AZS Politechniki Poznańskiej, które praktycznie bez przygotowań wygrały finałowy mecz o mistrzostwo Ekstraklasy. Niebawem w ich ślady poszli zawodnicy AZS AWF Poznań, którzy zdobyli Puchar Polski. W lipcu wróciliśmy na dobre tory w walce o tytuły mistrzów Polski. Żeglarskie złote medale wywalczyli Piotr Myszka, Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim oraz Kinga Łoboda, a niebawem także Maciej Rutkowski. Niezwykłego wyczynu dokonała snowboardzistka Dominika Wolska, zostając mistrzynią kraju w kolarskiej konkurencji BMX, a we wspinaczce na czas znów najszybszy był Marcin Dzieński. W tenisowym deblu triumfował zaś liczący na podwójną koronę Kamil Majchrzak. Na młodzieżowych i juniorskich zawodach popisali się jego następcy z AZS Łódź i AZS Poznań. Podobnie było zresztą z kajakarzami klasycznymi i górskimi, którzy we wszystkich kategoriach młodzieżowych wywalczyli prawie pół setki medali. Seniorzy nie chcieli być gorsi i zdominowali swoje zawody, w których po raz pierwszy klasyfikację medalową wygrał AZS Politechniki Opolskiej. Niespotykanym wyczynem popisał się Wiktor Głazunow z AZS AWF Gorzów Wielkopolski, który triumfował w kanadyjkowych jedynkach na wszystkich czterech dystansach. Końcówka sierpnia w sporcie wyczynowym należała do lekkoatletów. Najpierw 46-letni rekord Polski 18-latek na 400 metrów pobiła Kornelia Lesiewicz, a prawdziwą petardę odpalił niebawem Paweł Fajdek, dołączając do AZS AWF Katowice. W barwach nowego klubu zdobył srebro Mistrzostw Polski, które po raz kolejny pokazały dominację reprezentantów AZS. We Włocławku nasi stawali na podium 51 razy i wygrali 15 konkurencji. Ich ślady poszli niebawem młodzieżowcy, którzy na swoich mistrzostwach w Białej Podlaskiej zdobyli dokładnie tyle samo medali. W obydwu imprezach kluby z Katowic i Lublina znalazły się na szczytach klasyfikacji. Doczekaliśmy się powrotu AMP-ów. Po blisko półrocznej przerwie mogliśmy znowu powalczyć o akademickie tytuły, a dwa pierwsze przypadły Politechnice Gdańskiej, która wśród kobiet i mężczyzn wygrała w debiutującej w AMP koszykówce 3x3, powtarzając po chwili swój wyczyn w trójboju siłowym. Wrzesień przyniósł sukcesy naszym bliźniaczkom. Siostry kałuckie z AZS PWSZ Tarnów nazbierały juniorskie i seniorskie medale we wspinaczce sportowej. Wszystko, co było do wygrania w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, wygrały siostry Węgrzyn z AZS UE Wrocław. Z dobrej strony pokazali się także nasi młodzi wioślarze, zapaśnicy, a pod koniec września także szermierze, którzy zdobyli 20 krążków. Udało nam się zorganizować dwie imprezy w ramach Mistrzostw Polski AZS. W Białej Podlaskiej formą i kilkoma rekordami kraju w podnoszeniu ciężarów błysnęła Weronika Zielińska. Mało gościnnie okazali się zapaśnicy AZS AWF Warszawa, wygrywając większość kategorii w zapasach. W Wilkasach odbył się barwny, integracyjny festiwal sportowy, podczas którego w programie integracyjnych Mistrzostw Polski AZS zadebiutowało żeglarstwo. Takich debiutów w tym roku było zresztą więcej. Do życia wrócił także test Coopera. Bezprecedensowym sukcesem zespołów AZS zakończył się przełożony finał Ekstraligi Futsalistek. Na podium znalazły się trzy nasze ekipy, a Mistrzostwo Polski wywalczyły Jagiellonki, którym wcześniej jednak odebrano szansę na podium w piłce 11-osobowej. Odmrażanie sportu także w innych dyscyplinach wyszło nam wyśmienicie. Tenisista AZS Łódź Kamil Majchrzak wygrał trzeci w karierze turniej ATP Challenger. Licznie na podium krajowych imprez stawali nasi wioślarze, badmintoniści oraz biatloniści i biegacze narciarscy w letnich wersjach swoich dyscyplin. Angelika Mach z AZS UMCS Lublin wygrała w półmaratonie, a lublinianie zostali najlepszą drużyną lekkoatletyczną. AMP-y rozpędziły się na dobre. Rekord Polski ustanowiono na zawodach strzeleckich. Pierwsze w historii zmagania w Unii Hokeju wygrała AGH Kraków, a w akademickich zawodach lekkoatletycznych zadebiutował mistrz świata Paweł Fajdek. Październik już na wstępie zasypał nas workiem AZS-owych medali Mistrzostw Polski w sportach walki. W taekwondo, judo, zapasach i kickboxingu nasi stawali na podium prawie 70 razy, a niebywałą serię zwycięstw wydłużyły przedstawicielki AZS AWF Warszawa, Patrycja Adamkiewicz i Anna Łukasiak. W taekwondo także nasza młodzież pokazała, że nie ma sobie równych, zdobywając blisko 50 medali w swoich kategoriach wiekowych. Niebawem 22 krążki dorzucili nasi szermierze między sobą, rozstrzygając aż 7 finałów. Udało się rozegrać także część zaległych zawodów międzynarodowych. W wioślarskich mistrzostwach Europy na podium stawali Natan Węgrzycki Szymczyk i AZS-owa czwórka kobiet. Maciej Zawojski zaliczył zaś udany debiut w wioślarskich zawodach na morzu. Debiutujące w programie AMP zawody piłkarek bez straty bramki wygrał Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza z Poznania.
Lublinianki i krakowianie zwyciężyli zaś w pływaniu. AZS Gliwice został wicemistrzem Polski w curlingu. Mateusz Krzemiński z AZS Politechniki Opolskiej sprawił niespodziankę na mistrzostwach kraju w short tracku. Sukcesów nie brakowało w zawodach na igielicie, a zwyciężczynią w skokach została Joanna Szwab. W łyżwiarskich mistrzostwach Polski na dystansach medali było 11, a dwa złote przypadły Magdzie Czyszczoń, która niebawem powiększyła swój dorobek także w wieloboju. Akademickie Mistrzostwa Świata, które w marcu udało się rozpocząć i zawiesić, swoje zakończenie znalazły podczas organizowanych przez AZS UKW Bydgoszcz zawodów w grach umysłowych. Akademickie Mistrzostwa Świata w brydżu i szachach odbyły się online, a wystartowało w nich ponad 500 osób z 40 krajów całego świata i były to najsilniej obsadzone zawody w historii. Wygrali Chińczycy. Polacy byli blisko podium w brydżu, ale przegrali walkę o brąz. Tym samym odbyła się tylko jedna z 5 zaplanowanych na ten rok w Polsce imprez w ramach AMŚ. Listopad rozpoczęliśmy złotym medalem juniorskich Mistrzostw Europy w judo dla Katarzyny Sobierajskiej z AZS Uniwersytetu Warszawskiego oraz serią rekordów polskiej pływaczki AZS AWF w Katowice Katarzyny Wosik. Na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej Marcin Dzieński z AZS PWSZ Tarnów przegrał półfinał o 0,002 sekundy, ale zdobył brąz w konkurencji na czas. 22 krążki, w tym 10 złotych, wywalczyli nasi gimnastycy, a gwiazdą zawodów został Filip Sasnal z AZS AWF Kraków. Dotarliśmy do szczęśliwego końca akademickich mistrzostw Polski. Rekord AMP na ergometrach, triumf szachistów ALK Warszawa i aerobik sportowy były ostatnimi akcentami wydłużonego cyklu, którego zwycięzcą po raz pierwszy została Politechnika Gdańska. Cieszymy się, że udało nam się dostosować do obostrzeń związanych z pandemią i zorganizować nasze kluczowe zawody bez większych problemów. Koronawirus jednak nas nie ominął. Walczyliśmy i walczymy z nim na wszystkie możliwe sposoby. Trzymaliśmy i nadal trzymamy kciuki za wszystkich, którzy musieli się z nim zmierzyć. Mimo wielu niespodziewanych wyzwań, z którymi musiał zmierzyć się w tym roku także sport akademicki, to 2020 rok okazał się dla AZS-u czasem wielkich osiągnięć, sukcesów i powodów do satysfakcji. To wszystko nie byłoby możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów i sponsorów, którym właśnie teraz chcielibyśmy serdecznie podziękować. A głównego sponsora AZS-u przedstawi teraz prezes Alojzy Nowak. Dziękuję bardzo pani Olu raz jeszcze. Zanim przedstawię rzeczywiście głównego sponsora, to chciałem powiedzieć, że ten film pokazany tutaj sprawił mi wielką przyjemność. Pokazał bowiem ducha sportu akademickiego, tę młodość i pasję widać było w każdej postaci. I poza tą młodością i pasją, którą zobaczyliśmy u sportowców, akademików, chciałem poza głównym sponsorem także podziękować wszystkim tym, którzy wspierają sport akademicki w uczelniach, władzom uczelni, trenerom, całej grupie ludzi, którzy żyją sportem akademickim. Ale oczywiście sportu akademickiego nie byłoby także bez wsparcia finansowego, nie tylko duchowego. I muszę z przyjemnością powiedzieć wszystkim Państwu, że firmą, która od lat nas sponsoruje i wspiera, jest Grupa Lotos. To jest taki moment, w którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarządowi Grupy Lotos. Zarządy się zmieniały, ale inicjatywa wsparcia dla sportowców akademików wciąż trwała. Nie byłoby prawdopodobnie tego wsparcia także bez wsparcia Rady Nadzorczej. A zatem bardzo dziękuję w imieniu AZS-u, w imieniu wszystkich naszych sportowców, AZS-iaków, Grupie Lotos, Zarządowi i Radzie Nadzorczej. I dziękujemy za to, co było już i rzecz jasna prosimy o jeszcze na przyszłość. Mam taką piękną statuetkę dla Grupy Lotos, którą ze zrozumiałych względów dzisiaj wręczyć nie mogę, ale ona pozostanie w naszym depozycie do momentu spotkania z panią prezes i wtedy zostanie wręczona. Dziękuję bardzo Państwu. Oczywiście statuetka zostanie doręczona pani prezes w najszybszym możliwym terminie, ale ja wiem, że Lotos jest z nami na co dzień. Jest także dzisiaj, aczkolwiek wirtualnie.
Szanowny panie prezesie, panie profesorze, bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Czego sobie oczywiście życzymy? Otóż tego, żebyśmy mogli w końcu być razem, nie tylko za pośrednictwem sieci, elektroniki, ale byśmy mogli spotykać się już razem i oczywiście tego, by móc na trybunach, stadionach, w halach sportowych kibicować sportowcom AZS-u i przyglądając się, jak odnoszą te wspaniałe sukcesy. W imieniu pani prezes Zofii Paryły, w imieniu całego zarządu i wreszcie w imieniu wszystkich pracowników Grupy Lotos, bo chyba wszyscy tutaj jesteśmy wielkimi kibicami różnych dyscyplin sportu, ale kibicami. Tego właśnie sobie życzymy, żebyśmy mogli być bardzo blisko sportowców i by czuli to nasze wsparcie kibiców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa i Akademickiemu Związkowi Sportowemu życzymy wytrwałości, świetnego działania dalszego i wielu, wielu sukcesów sportowców, którzy działają, młodych sportowców, którzy działają właśnie pod egidą Akademickiego Związku Sportowego. Dziękujemy bardzo. A my pięknie jeszcze raz dziękujemy Grupie Lotos za wsparcie i panu dyrektorowi za te ciepłe słowa również wsparcia. To był główny sponsor Akademickiego Związku Sportowego, Grupa Lotos. Czas na kluczowego partnera, Ministerstwo Sportu. A o roli Ministerstwa Sportu w sporcie akademickim opowie wiceprezes Zarządu Głównego AZS do spraw sportowych, pan Maciej Hartwil. Dobry wieczór państwu. Bardzo ładnie pani Ola powiedziała o Ministerstwie Sportu. To jest nasz główny partner i specjalnie używam tutaj i używamy cały czas tego sformułowania partner, bo faktycznie te relacje z naszym głównym partnerem wyglądają znakomicie, coraz lepiej i tutaj mam specjalne podziękowania dla pani minister Anny Krupki. Na jej ręce mam nadzieję, że będzie okazja złożyć osobiście te podziękowania za wsparcie, które w naszym imieniu otrzymujemy ze strony Ministerstwa Sportu. To wsparcie jest wielopłaszczyznowe tak naprawdę. Ministerstwo Sportu zarówno wspiera sport wyczynowy programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, ale także bardzo szeroko te programy ze sportu powszechnego i również inwestycje na uczelniach, bo to dzięki wsparciu uczelni wyższych i Ministerstwa Sportu na tych uczelniach ten sport funkcjonuje i te inwestycje w obiekty sportowe wspierane przez Ministerstwo Sportu są dla nas bardzo istotne. Dlatego wielkie dzięki za ten dialog, za tą dyskusję, za tą możliwość współpracy i rozmowy z Ministerstwem Sportu, które coraz lepiej wygląda, mam wrażenie, z każdym rokiem. Wierzę, że przyszłe lata pokażą, że jesteśmy wiarygodnym partnerem i warto nam zaufać i ta współpraca będzie jeszcze lepsza. Dziękuję serdecznie, pani minister. Dziękuję bardzo, a my już teraz przenosimy się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, skąd kilka słów chce nam wszystkim przekazać minister profesor Piotr Gliński. Z okazji gali sportu akademickiego chciałem przesłać wszystkim członkom, zawodnikom, działaczom Akademickiego Związku Sportowego najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. AZS to w tej chwili 50 tysięcy zawodników. To jest jeden z najmocniejszych polskich klubów sportowych czy środowisk sportowych. Około 40% polskiej reprezentacji olimpijskiej to AZS-iacy, z czego 80% medalistów, to mniej więcej, są studenci, sportowcy. Ja też przez lata byłem zawodnikiem AZS-u, tym bardziej miło mi, że mogę państwa w tym uroczystym dniu pozdrowić i pogratulować i podziękować także za waszą pracę. AZS wspiera sportowców wyczynowców, ale także wspiera wszystkich studentów, sekcje studenckie, sportowe, organizuje bardzo ważne zawody. Jest też aktywny w sporcie dla osób z niepełnosprawnościami. Ten sport integracyjny jest dla nas wszystkich bardzo ważny i za to też należą się słowa podziękowania.
Warto przypomnieć, że AZS dwa lata temu był uznany za najlepszy klub akademicki na świecie przez Światową Federację Sportu Akademickiego, a rok później za najlepszy klub, czy najlepsze zrzeszenie sportu akademickiego w Europie. To są wszystko sukcesy szalenie ważne. Ważne dla Polski, także ważne w szerszym znaczeniu. Dziękujemy za to wszystko zawodnikom, działaczom, uczestnikom sportowego ruchu akademickiego. Ja ze swej strony chcę zapewnić, że Ministerstwo Sportu, tak jak dotychczas, będzie dalej wspierało AZS w rozwoju środowiska. My mamy dobre kontakty i relacje z waszymi szefami, ale także z poszczególnymi sekcjami i zawodnikami. Wszystkiego najlepszego. Panie ministrze, pięknie dziękujemy za te ciepłe słowa i za wsparcie, które, no, nie oszukujmy, liczymy na więcej. Między innymi po to, by po kolejne wielkie sukcesy mogła sięgać akademicka reprezentacja Polski. Nasi reprezentanci tylko w jednej imprezie rangi akademickich mistrzostw świata w tym roku wywalczyli aż 6 krążków. To był wyjątkowy rok, jeżeli chodzi o akademickie mistrzostwa świata. Z zaplanowanych imprez odbyły się tylko dwie. Ta pierwsza i ta ostatnia. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, czyli akademickie mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim, podczas tej imprezy, która odbyła się w Amsterdamie, nasza reprezentacja wywalczyła właśnie wszystkie 6 krążków, o których wspominałam. Złoty, 4 srebrne i 1 brązowy. Mogło być więcej, ale impreza niestety została przedwcześnie zakończona. Dla Angeliki Wójcik z AZS AWF Katowice, która zdobyła brąz na 500 metrów, ten rok był wyjątkowy także z innych, wielu innych powodów. Ona w tym roku sięgała także po medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata i kilka medali Mistrzostw Polski. Już za moment Angelika Wójcik oraz inni medaliści Mistrzostw Świata powiedzą nam kilka, mam nadzieję, ciepłych słów i przekażą swoje wspomnienia. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Czyszczoń. Bardzo dziękuję za wyróżnienie w Gali Sportu Akademickiego. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam nominowana i bardzo się cieszę, że mogłam brać udział w ostatnich akademickich Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Były to dla mnie ostatnie Mistrzostwa Świata, w których mogłam brać udział jako studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Cieszę się, że zdobyłam tam indywidualnie medale koloru srebrnego i mogłam się ścigać z mistrzynią olimpijską Esme Wiser. Cześć, tu Marcin Bachanek. Bardzo jestem zadowolony z tego wyróżnienia. Niestety czasy są jakie są i jest to wirtualne, ale naprawdę bardzo się cieszę i mam nadzieję, że w przyszłości uda się zorganizować tę galę, gdzie będą wszyscy i będziemy się wspólnie z tego cieszyć. Akademickie Mistrzostwa Świata w Amsterdamie wspominam bardzo dobrze. Bardzo chciałbym wziąć udział w kolejnych edycjach i mam nadzieję, że się w najbliższym czasie uda to wszystko zorganizować. Powiedzmy, że tamten ubiegły sezon startowy był taki już naprawdę mocno obsadzony w te seniorskie imprezy, w zasadzie najważniejsze, bo po raz pierwszy wystartowałam w Mistrzostwach Świata Seniorów na dystansach. Całe szczęście udało mi się zbudować na ten moment optymalną formę. Nie było łatwo, ponieważ zawsze za granicą na tym szybkim lodzie, oczywiście mówię za oceanem tutaj w Salt Lake City, lód jest bardzo szybki, chociaż jest wysokość, tak, ciężko jest się przyzwyczaić, ale super, że przywiozłam stamtąd medal sprintu drużynowego, jestem mega zadowolona. Tak samo analogicznie medal na tej samej konkurencji z Mistrzostw Europy, więc jestem mega zadowolona. To wszystko było takie niepewne, całe szczęście udało się rozegrać w zasadzie większość biegów, ostatni dzień został ucięty. Tak naprawdę ten dzień to była taka konkurencja, taka powiedzmy świeża, nowo wprowadzona. Nie miała tutaj w zasadzie jakiegoś ważnego udziału tutaj, że tak powiem, na przyszłość. No, teamy zmiksowane gdzieś tam krajami i płciami są widowiskowe, no ale to i tak cieszę się, że udało mi się zdobyć medal indywidualny na 500 metrów. Thank you.
Gratulujemy i pozdrawiamy gorąco. Mam nadzieję, że jesteście z nami gdzieś tam przed monitorami i spokojnie, już teraz was uspokajam, że niebawem na wasze ręce trafią również specjalne podziękowania przygotowane przez Zarząd Główny i partnerów AZS-u. A my już tu i teraz za moment wręczymy kolejną statuetkę w kategorii Ligowy Sukces Roku. A nagrodę w kategorii Ligowy Sukces Roku wręczy członek Prezydium Zarządu Głównego AZS, znany trener futsalu Tomasz Aftański. Dzień dobry. Witam serdecznie, dobry wieczór Olu, dobry wieczór Państwu. Moim niebywałym zaszczytem jest dzisiaj wręczenie nagrody zespołowi, który na to niesamowicie zasłużył. Nie jest łatwo zdobyć złoty medal w rozgrywkach państwowych, a tym bardziej go powtórzyć. Nie jest łatwo dołożyć do tego jeszcze złoto w Akademickim Mistrzostwie Polski i czwarte miejsce w zupełnie innej dyscyplinie sportu. Tym niesamowitym zespołem jest klub uczelniany AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Wielkie brawa dla naszych serdecznych koleżanek i dzisiaj tą nagrodę wręczę na ręce dwóch zawodniczek, o których zaraz dwa słowa powiem. To jest Natalia Nosalik i Justyna Maziarz. Zapraszam serdecznie. Tak jest. Dziewczyny są z nami. Dwie przedstawicielki tej złotej drużyny AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie trenerze, czy jeszcze jedno słowo, moment? Ponieważ to jest ten moment, ponieważ doskonale wiemy, że dziewczyny spuentowały swoją przygodę z futsalem, zdobywając złoto w Polsce. Mam nadzieję i tutaj mam takie zapewnienie od Justyny, że to nie jest koniec przygody z futsalem i mam nadzieję, że to słowo zostanie dotrzymane. Trzymamy za to bardzo mocno kciuki i nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Krakowianki obroniły Mistrzostwo Polski w futsalu. Był to ich piąty triumf w 7 ostatnich sezonach. Ja mam nadzieję, że teraz przed monitorami są gromkie oklaski, a z tego co wiem, to oprócz tego, że dziewczyny są tutaj z nami, mamy jeszcze specjalne wirtualne podziękowania od władz klubu. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Uniwersytetu i całego Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego za wyróżnienie drużyny Jagiellonek i uznanie jej drużyną roku w naszej AZS-owskiej rodzinie. To wielka sprawa dla nas, szczególnie w tym trudnym czasie. Bardzo się cieszymy, daje to nam dodatkowy zastrzyk adrenaliny do tego, żeby działać, funkcjonować w związku. Wielka sprawa dla Uniwersytetu. Dziękuję w imieniu zawodniczek, działaczy i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Życząc wszystkim powodzenia i zdrowia w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, do zobaczenia już w realności, a nie tylko w wirtualności. Dziękuję pięknie. Bronią się całym zespołem krakowianki. No takie coś się nie jest w stanie zaskoczyć. Karolinę Klawisz, za to zaskamy 2-0. Na pewno będzie zupełnie inny. Zaraz widzimy, jaka wielka radość na twarzach krakowianek. Mimo że zdobywają przecież już swój piąty tytuł, to radość jest cały czas tak samo wielka, a może i nawet jeszcze większa. AZS od wielu, wielu lat świętuje także sukcesy w sporcie młodzieżowym. Tak samo było. Tak było też na początku 2020 roku, kiedy ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży za rok 2019. W klasyfikacji obejmującej prawie 3800 polskich klubów, aż 7 klubów AZS znalazło się w top 10. O tym, które były tymi najlepszymi. Już teraz opowie wiceprezes Zarządu Głównego AZS do spraw sportowych Maciej Hartwil. Szanowni Państwo, faktycznie 2019 rok to wyjątkowo dobry rok, jeżeli chodzi o sport akademicki wśród klubów AZS. Potwierdziła się dominacja tak naprawdę w ostatnich latach AZS-u AWF-u Katowice. Tutaj wyróżnienia nie tylko dla nich mam, ale to naprawdę
znakomita robota i Krzysztofa Nowaka, i rektora Adama Zająca stworzyli wspaniały duet, który pozwolił i klubowi, i uczelni wspiąć się na wyżyny, również w tym sporcie dzieci i młodzieży, ale to także wspaniałe podziękowania dla Tomka Szpondera z AZS-u Poznań. Tu faktycznie jego ambicja i determinacja doprowadziły do tego, że AZS Poznań znalazł się na miejscu drugim. I na miejscu czwartym to też wyróżnienie dla AZS-u ABF-u Warszawa, który cały czas gdzieś tam walczy, cały czas jest w tej czołówce i faktycznie również 2020 rok pokazuje, że te kluby AZS dzielą, rządzą w sporcie dzieci i młodzieży, że to nie jest już tylko zabieranie zawodników z innych klubów i szkolenie młodzieżowców w kategorii młodzieżowców, ale także to, co mnie cieszy najbardziej w tych klasyfikacjach, to rosnąca liczba punktów w kategoriach junior młodszy, w kategoriach junior, pokazująca to, że te kluby faktycznie szkolą od podstaw i jest możliwe to szkolenie od najmłodszego, ta piramida szkolenia w tych klubach AZS znakomicie jest zbudowana. I faktycznie 2020 rok, dziś jeszcze klasyfikacja nie jest zamknięta, ona trwa, ale na czele AZS ABF Katowice, na drugim miejscu AZS Poznań, na trzecim AZS ABF Warszawa. Różnice między tymi klubami faktycznie to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu punktów. Zobaczymy, bo tak jak mówię, rywalizacja trwa do końca grudnia. Czwarty zespół, czwarty klub za tymi liderami to już przewaga ponad 200 punktów, także tu faktycznie będzie ciekawie w tej czołówce, ale wydaje mi się, że całe podium powinny w tym roku zdobyć kluby AZS. Także za 2019 wielkie podziękowania i gratulacje dla AZS-u ABF-u Katowice, czyli 2019 rok dominatora tamtego roku, AZS-u Poznań i AZS-u ABF-u Warszawa. Trzymam kciuki, zobaczymy, kto będzie najlepszy w roku 2020. Dziękuję bardzo. Ta statuetka, która jest w rękach prezesa, też już niebawem trafi do laureatów, a laureaci są z nami, tylko że znowu po tej drugiej stronie ekranu. Dziękując za kolejną nagrodę w sporcie dzieci i młodzieży, chciałbym przede wszystkim zasygnalizować, że AZS AWF jest klubem wielosekcyjnym, który nie tylko rekrutuje wybitnych studentów sportowców, ale prowadzi także bardzo szeroko zakrojone szkolenie dzieci i młodzieży. Szczególnie aktywne tutaj są sekcje gimnastyki, akrobatyki, pływania i biatlonu. Ten sukces, myślę, że wiąże się ze ścisłą współpracą z kadrą naukową AWF-u Katowice, która pomaga zarówno w selekcji, rekrutacji do naszych sekcji sportowych, jak i również pomaga istotnie w monitorowaniu procesu treningowego. Od lat dwa kluby akademickie z Poznania, klub środowiskowy AZS-u i klub AZS-u AWF-u, plasują się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej sportu dzieci i młodzieży, a klub środowiskowy ostatnio nawet kilkakrotnie mieścił się na podium tej klasyfikacji. To ma dwie przyczyny. Po pierwsze, my nie czekamy tylko na studentów, którzy przychodzą tutaj na studia i chcą kontynuować swoją karierę sportową, tylko w ponad 30 sekcjach, praktycznie we wszystkich tych sekcjach wyczynowych prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży. Po drugie, ta działalność jest dość hojnie, chociaż nie nadmiernie hojnie, wspierana przez władze miasta Poznania i w mniejszym stopniu także przez Urząd Marszałkowski. System sportu młodzieżowego to liczba. Liczba, za którą kryją się tysiące ludzi. W naszym klubie ponad 1500 dzieci. Setki trenerów, bo to tak naprawdę podsumowanie i efekt ich całorocznej pracy. Jak doskonale wiemy, sport młodzieżowy opiera się też w dużej mierze na rodzicach i samorządach. To właśnie dzięki naszej współpracy z lokalnymi szkołami, jak również współpracy z rodzicami, udało nam się uzyskać ten sukces i z roku na rok poprawiać nasze wyniki. Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji. Kolejnym wielkim projektem AZS-u jest ten realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten projekt to Narodowa Reprezentacja Akademicka. Muzyka.
Dzięki programowi Narodowa Reprezentacja Akademicka będę mogła pogodzić studiowanie i trenowanie na najwyższym poziomie. Będę mogła indywidualnie umawiać się z prowadzącymi na indywidualne zajęcia oraz terminy zaliczeń dogodnych dla mnie. Jest to program, który naprawdę ułatwi mi życie. Od samego początku był indywidualny program nauczania, z którego korzystałam, więc mogłam realizować swoją ścieżkę dwutorowo i połączyć naukę z trenowaniem. Ja tak naprawdę jestem większą część roku na zgrupowaniach, więc tego życia takiego studenckiego być może nawet nie miałam możliwości zaznać. Nie ukrywajmy, że sport kiedyś się kończy, a trzeba coś dalej robić w życiu, więc fajne jest to, że można tutaj dzięki programowi rozwijać się dwutorowo. Dzięki Narodowej Reprezentacji Akademickiej jestem w stanie podzielić naukę ze sportem. Mogę indywidualnie umówić się z wykładowcą na zaliczenie. Bardzo chciałbym skończyć studia, ponieważ po skończeniu kariery widzę siebie jako trenera w pływaniu i chcę wytrenować kolejnych olimpijczyków. Teraz mamy Narodową Reprezentację Akademicką. Trzymam kciuki za ten projekt i czekam na kolejny. My jako uczelnie liczymy się z tym, że chcemy mieć wybitnych sportowców, chcemy ich wspierać i ten program daje takie możliwości. A ze mną na scenie jest już sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego, Dariusz Piekut. Dobry wieczór, Darku. Oddaję Ci od razu głos. Dobry wieczór, koleżanki, koledzy, szanowni państwo. Przyszło mi w udziale podziękować za wsparcie, jakie udziela Akademickiemu Związkowi Sportowemu, ale przede wszystkim studentom, sportowcom, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez lata brakowało nam tego ministerstwa w projekcie rozwoju sportowego naszych studentów, sportowców. Dwa lata temu pojawił się program Narodowa Reprezentacja Akademicka, który myślę, że sukcesywnie będzie zmieniał obraz szkolenia sportowego, a przede wszystkim rozwoju intelektualnego naszych studentów, którzy, jak w filmie słyszeliśmy, planują też swoją przyszłość nie tylko ze sportem, ale z szeregiem różnych aktywności. Dziękujemy za ten program, za to, że możemy wspierać uczelnie, za to, że możemy rektorom mówić, oto sportowcy, studenci na waszych uczelniach, to też jest konkretna wartość, nie tylko finansowa wynikająca z programu, ale przede wszystkim promocyjna, wizerunkowa. Budujemy tą tożsamość razem, wspólnie i tego sobie życzymy na kolejne lata. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, ten projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka jest również bardzo bliski Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a szczególnie pani minister Annie Budzanowskiej. Szanowni państwo, kochana wspólnota akademicka, wspaniali sportowcy, witam was serdecznie na gali Akademickiego Związku Sportowego. Jest mi niezwykle miło, że zostałam zaproszona. Jest mi niezwykle miło, że udało nam się zrobić kilka fajnych rzeczy w tym trudnym roku i że będę miała okazję państwu za to wszystko, co w tym roku się udało, ale nie tylko w tym, bo jak popatrzymy na Narodową Reprezentację Akademicką, to historia ma już kilkanaście miesięcy i będzie mieć przed sobą wspaniałą przyszłość. Za te wszystkie pozytywne rozwiązania, plany i państwa sukcesy chciałam bardzo podziękować, a przy okazji tego spotkania życzyć państwu spokojnych, wesołych świąt i aby przyszły rok był jeszcze wspanialszy. Dziękujemy pani minister zarówno za wsparcie, jak i te świąteczne życzenia. Również w imieniu społeczności akademickiej wielkie dzięki i życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Kolejna kategoria jest bardzo bliska mojemu sercu. A to dlatego, że premiuje nie tylko sportowych herosów, ale przede wszystkim tych herosów życiowych. To są postaci, dla których nadrzędną wartością jest nie tylko sportowa walka za wszelką cenę, ale przede wszystkim braterstwo, pomoc i duch fair play. Tak jest. Kolejna kategoria to Fair Play AZS.
na co dzień za ZSM. Tańczymy. Teraz wspólnie biegamy. I pomagamy. Dołączajcie do nas. Biegniemy z pomocą! My już lecimy! Patrzcie, patrzcie! Nawet ja się włączyłem! Biegam, wspieram! Na bieżni też się liczy! A co? My już biegamy! Ja już biegnę, dołącz do mnie! Tak jest! A wy? Dawajcie z nami! No, czas na ciebie! Gazem! Nie ma wymówek, więc też biegajcie z nami! Teraz kolej na was! Biegajcie z nami! Nie wiem jak Państwa, ale mnie namówili, mimo tego, że akurat biegania największą fanką nie jestem. A nagrodę w kategorii Fair Play AZS, a w zasadzie nagrody wręczy wiceprezes zarządu głównego AZS Mariusz Walczak. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam całą społeczność akademicką. Wrócę troszkę do wiosny. To był dla nas ciężki czas, gdzie chyba wszyscy, wiele osób myślało o tym, że kurczę, nie fair, to nie tak. Odwołane ampy, odwołane zawody, nie możemy się spotykać, nie możemy biegać. Ale właśnie fair play, ta postawa, która, bo ci zawodnicy, którzy walczą na boisku, wiedzą, że czasami to jest taki szybki, błyskawiczny odruch. On się nie będzie liczył za 5 minut, on się liczy tu i teraz, kiedy trzeba podać pomocną, zdezynfekowaną dłoń. I tak ruszyli reprezentanci dwóch uczelni. Szybka inicjatywa, szybka akcja. AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Biegajmy osobno, pomagajmy razem. Świetna inicjatywa, która zachęcała wirtualnie do tego, żeby się aktywizować, zbierać środki dla pomocy medycznej. Troszkę dalej w Lublinie, dalej od Warszawy, ale niewiele dalej. AZS-u, MCS-u w Lublinie z akcją Balkon Run. Tutaj świetna inicjatywa prezesa i jego zespołu Rafała Walczyka. Spisali się świetnie, zachęcili do tego, żebyśmy w czasie kwarantanny nie myśleli tylko o tym, że to wygodna kanapa i trzeba się izolować. Trzeba się ruszać i w sposób aktywny wyciągnęli, tak jak wspominałem, tą pomocną, chociaż zabezpieczoną dłoń do tych, którzy w tym ciężkim, wiosennym okresie tej pomocy potrzebowali. To było bardzo fair i tym dwóm klubom dzisiaj bardzo za to chcemy serdecznie podziękować. Dzisiaj wiem, że Rafał nie może być z nami, bo tak ograniczyliśmy naszą formułę gali, żeby było wszystko bezpiecznie, zgodnie z zasadami, ale jest jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest też Dominik Oleś, prezes klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jeden z uczestników akcji charytatywnej, którą miał przyjemność organizować. Panowie, odważnie, zapraszamy na scenę. Teraz zostaną wręczone statuetki w kategorii Fair Play AZS. Przypominam, laureatami tej nagrody są UMCS w Lublinie i Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dominik Oleś odebrał statuetkę w imieniu właśnie UMED-u i z tego co wiem, Dominik chciałby dwa słowa powiedzieć. Bardzo proszę. Oddaję. W imieniu Klubu Uczelnianego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi bardzo chcielibyśmy podziękować za to wyróżnienie. Organizacja biegu UMED-u jest swego rodzaju tradycją. W zmienionej formule w tym roku również była strzałem w dziesiątkę. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się i dołączyli do wzięcia udziału. To pokazuje, że dla naszego klubu uczelnianego nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jeśli wirus przeszkadza. Dziękuję. Z jego magnificencją rektorem jeszcze na tej scenie dzisiejszego wieczoru się spotkamy, także pozwoli pan, że wtedy zabierze głos. A teraz jeszcze raz gratuluję nagroda AZS Fair Play. Dziękuję pięknie panom.
To był ten moment także dla fotoreporterów. Wyjątkowa chwila, bo jak wiecie Państwo, nie wszyscy laureaci mogą być tutaj dzisiaj z nami. Większość z nich, mam nadzieję, w dalszym ciągu nas ogląda wirtualnie. Mówiliśmy już, że w tym roku odbyły się tylko dwie imprezy rangi akademickich Mistrzostw Świata. O tej pierwszej, a więc akademickich Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim w Amsterdamie, mówiliśmy już sporo. Teraz czas na tę drugą, a więc akademickie Mistrzostwa Świata w grach umysłowych. To jedna z pięciu imprez, która miała tej rangi, która miała w tym roku odbyć się w Polsce, jedyna, która się odbyła. Odbyła się i to w nieco zmienionej formule. O wyjątkowości tych mistrzostw opowie wiceprezes Zarządu Głównego AZS-u do spraw międzynarodowych, a także wiceprezydent Światowej Federacji Sportu Akademickiego, zresztą w tym roku wybrany na kolejną kadencję, czego serdecznie gratulujemy. Pan Marian Dymalski, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Polska jest największym organizatorem akademickich mistrzostw świata. Dotychczas AZS zorganizował 32 takie mistrzostwa. W tym roku planowaliśmy zorganizowanie 5. No niestety pandemia pokrzyżowała te plany. Jednak dzięki inicjatywie AZS-u, szczególnie AZS-u UKW Bydgoszcz, odbyły się znakomicie zorganizowane, innowacyjne akademickie mistrzostwa świata w grach umysłowych, w których wzięło udział kilkuset uczestników z 5 kontynentów. Mistrzostwa te uzyskały znakomitą ocenę Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego i po raz kolejny potwierdziły wysoką rangę AZS-u, wysoką rangę jako organizatora światowych imprez. Serdecznie gratuluję organizatorom. Tak jest. Akademickie Mistrzostwa Świata w grach umysłowych. Najlepszą imprezą akademicką w sezonie 2020. Panie prezesie, serdecznie dziękuję. Dziękuję. Statuetka, jak to w imprezie wirtualnej, także dotrze wirtualnie do organizatorów. Przekażemy osobiście, nie pocztą. Oczywiście w najbliższym możliwym terminie. A już teraz czas na nagrodę imienia Eugeniusza Pietrasika, byłego prezesa Akademickiego Związku Sportowego, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, współtwórcy ustawy o kulturze fizycznej i inicjatora organizacji Zimowej Uniwersjady w Zakopanem. Ta nagroda przyznawana jest dla liderów organizacyjnych, liderów organizacji imprez sportowych w akademickich związkach sportowych i przyznawana jest od niemal 25 lat. A o laureatach tej nagrody więcej opowie wiceprezes Zarządu Głównego AZS do spraw finansowych Jakub Kosowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, koleżanki i koledzy. Ogromny zaszczyt przypadł mi, ponieważ mogę zaprezentować laureatów tegorocznej nagrody imienia Eugeniusza Pietrasika, postaci wybitnej dla Akademickiego Związku Sportowego, którą to nagrodą nagradzamy, honorujemy najlepszych działaczy, najlepszych z najlepszych, ponieważ AZS to są tysiące młodych ludzi, bardzo dynamicznych i bardzo otwartych na to, co się dzieje dookoła nas. Ale do rzeczy. Trzy osoby nagrodzone w tym roku. Pierwszą z nich jest Dagmara Gruszczak, studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, członkini Rady Międzynarodowej AZS, oczywiście działająca w AZS-ie na swojej macierzystej uczelni, znana nie tylko w Lublinie z tego, że świetnie organizuje pracę wolontariuszy. Sama zaczynała jako wolontariuszka właśnie na studiach, a sfinalizowała tą działalność, na tym oczywiście etapie sfinalizowała, zadziwiając FIFA, proszę Państwa, jedyna kobieta, która zadziwiła
zdobyła FIFA w 2019 roku Mistrzostwa Świata U20 w Lublinie i była najmłodszą z całego zespołu organizującego te zawody. Drugi laureat Mikołaj Chudzik, lider klubu uczelnianego AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prawdziwy lider zaczynał także jako student, zawodnik sekcji, a obecnie pełni rolę prezesa. Dużo ciekawych pomysłów. Bieg SGGW, współautor sukcesu ekstraklasowego futsalistek tej właśnie uczelni, a na co dzień także osoba, która świetnie pomaga i skutecznie pomaga studentom, chociażby ostatnio w kontekście przedłużenia terminu składania wniosków o stypendia sportowe. I trzeci z laureatów, Tomasz Olszewski, student Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z Poznania. Jak to w Poznaniu? Sumienny i odpowiedzialny. Odpowiedzialny weryfikator mówi o sobie do rany przyłóż, czyli w gwarze poznańskiej surowy. Surowy, ale sprawiedliwy. Wiele ciekawych pomysłów. Fantastyczny w kontekście transportu i logistyki. Wielu imprez, które organizacja środowiskowa ZS Poznaniu organizuje, chociażby w kontekście akademickich mistrzostw Europy w koszykówce. Także bardzo serdecznie gratuluję. O laureatach nagrody imienia Eugeniusza Pietrusika wiecie już Państwo wszystko. Czas, żeby ich zobaczyć. Zapraszam serdecznie. Są z nami tutaj w warszawskim studiu, z którego realizujemy galę sportu akademickiego i czas, żeby oni osobiście otrzymali te wyjątkowe wyróżnienia. Na początek pani Dagmara Guszczak. Gruszczak, dokładnie. Przepraszam za to przejęzyczenie. Są z nami także Tomasz Olszewski i Mikołaj Chudzik. No skoro mamy tutaj takie trio, to ja myślę, że kobieta powinna zabrać głos. I już teraz pani Dagmaro, zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich laureatów chciałabym serdecznie podziękować osobom, które zdecydowały przyznać się nam tą nagrodę. Dziękujemy za zaufanie, które obdarzono nas, dzięki czemu mogliśmy otrzymać tą nagrodę. Ta nagroda jest nagrodą wielce istotną dla AZS-iaka. Jest to duża dawka motywacji, jest to na pewno duża motywacja, która nas pomoże nam organizować dalsze działania z większą radością, chociaż i tak nadal czynimy te wszystkie działania pełni pasji. Także dziękujemy bardzo. Ja osobiście, będąc przy głosie, dziękuję bardzo środowisku lubelskiemu. Uważam, że w AZS-ie nie da się działać w pojedynkę, dzięki czemu każde wydarzenie jest organizowane w grupie. AZS jest jakby sport drużynowy, także mimo że przy nagrodzie widnieje między innymi moje nazwisko, uważam, że ta nagroda, ten sukces jest również całego naszego środowiska, także dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia. A w imieniu tych młodych dżentelmenów podziękuję przy okazji także środowiskom lubelskim i warszawskim. Laureaci nagrody Eugeniusza Pietrasika w roku 2020, liderzy organizacji AZS. Pięknie Państwu dziękuję. A teraz kolejna z moich, nie ukrywam, ulubionych kategorii. Ta, która pokazuje, że niemożliwe nie istnieje, a bariery istnieją tylko i wyłącznie w naszych głowach. W głowach tych sportowców nie ma absolutnie żadnych barier. Zapraszam Państwa na niezwykły film przedstawiający historię i dzieje integracyjnych mistrzostw Polski. Yeah.
bo sport daje mi radość, pasję, rozwinięcie się swoich właśnie umiejętności też duchowych. Dzięki temu jestem bardziej sprawniejsza też w przyszłości. Postarałam się przełamać te bariery i próbowałam tyle dać siebie jak najwięcej. Pierwszy raz byłem na żaglówce, co jest po prostu nie do opisania to, jak się czułem, jak emocjonalnie podszedłem do tego całego turnieju i naprawdę warto było tutaj przyjechać. To jest niesamowite, że jesteśmy tutaj, że tworzymy silne teamy. Chciałabym powiedzieć wszystkim, że przyjazd na Integracyjne Mistrzostwo Polski to jest super okazja, żeby się otworzyć na drugiego człowieka, żeby zawrzeć nowe znajomości, zdobyć większą pewność siebie, bardziej otworzyć się na świat. Startuję po raz drugi w Integracyjnych Mistrzostwach Polski i w tym po raz pierwszy w badmintona. Integracyjne Mistrzostwa Polski bardzo cenię za wspaniałą atmosferę, możliwość do poznania nowych, wspaniałych ludzi. Mój rozwój fizyczny się, że tak powiem, polepszył, ale też także tak zwany rozwój osobisty, który jest, można powiedzieć, główną ideą IMPów, bo tu chodzi o to przede wszystkim o to, żeby poznawać nowych ludzi, żeby się wzajemnie integrować. Poprzez sport, poprzez aktywność fizyczną. Wszyscy się wzajemnie integrują, wszyscy się wzajemnie lubią, szanują i kochają. I to jest piękne. Uważam, że jak najbardziej warto przyjeżdżać na takie zawody, gdyż poszerzają one światopogląd. Nie chodzi już też wyłącznie o to, żeby zagrać, ale chodzi też o to, żeby zaobserwować osoby z niepełnosprawnościami i to, jak funkcjonują na płaszczyźnie sportu. Chcę żyć jak wszyscy. Chciałbym podziękować organizatorom, że organizują takiego typu zawody, że pamiętają o nas, żebyśmy czuli, że jesteśmy takie jak wszyscy. Każdy ma jakieś talenty. Wiadomo, jeden ma ich mniej, drugi ma ich więcej. Każdy ma jakieś pasje, talenty i warto je rozwijać. Warto odkrywać jakieś nowe, warto poznawać nowych ludzi. Nie wolno się zamykać przede wszystkim. Warto marzyć i walczyć o te marzenia i nie widzieć przeszkód. To zdecydowanie są bohaterowie i wojownicy, a cały wyjątkowy projekt i jego rozwój w 2020 roku omówi wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego do spraw osób z niepełnosprawnościami, pani Marta Dalecka. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, za każdym razem, gdy oglądam ten filmik, bo już kilka razy go widziałam, wzruszam się bardzo. Jest to niesamowity projekt. Integracyjne Mistrzostwa Polski jest to innowacyjny projekt, który niweluje wykluczenie społeczne oraz przełamuje bariery właśnie poprzez sport. Piąta jubileuszowa edycja rozgrywek dobiegła właśnie końca. 11 miast, 10 dyscyplin, 430 uczestników, rozdano łącznie 180 medali. Nie udałoby się to wszystko, tych wszystkich zawodów rozegrać bez pomocy pełnomocników rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować i nagrodzić. Oczywiście, gdy będzie to tylko możliwe, zrobię to osobiście i z wielką chęcią uściskam i pogratuluję i osobiście wręczę dyplomy i wyróżnienia Mikołajowi Piekutowi z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr Marii Gorczyńskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Katarzynie Lis z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, magister Annie Rutz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz panu dr habilitowanemu Marcinowi Garbatowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki tym osobom udało się wszystkie IMPy doprowadzić do końca. W Integracyjnych Mistrzostwach Polski w 2020 roku udział wzięło łącznie 430 zawodników z 16 województw i 30 uczelni wyższych. Z roku na rok jest nas po prostu coraz więcej. Wielkim sukcesem w roku 2020 było otrzymanie nagrody z
było otrzymanie nagrody Be Inclusive European Union Sport Award. Znaleźliśmy się w pierwszej trójce najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wykluczających, niwelujących wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami właśnie poprzez sport. Nie ukrywam, że nie udałoby się to bez jednej osoby, która zasiała w nas ziarno nadziei, że właśnie możemy. Dzięki Mariannie Pikul, ponieważ ją przywołuję i chciałabym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować jej za pomoc w rozprzestrzenieniu naszej idei sportu osób z niepełnosprawnościami. Przerwę. Jest pani Marianna Pikul z nami, dlatego już teraz zapraszamy ją na scenę i te słowa pani Marta będzie mogła przekazać także osobiście, jak i statuetkę. Pani Marianna Pikul, bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałam bardzo, bardzo podziękować za to wyróżnienie. Była to dla mnie ogromna przyjemność, żeby wesprzeć tak wspaniały projekt, jakim są IMPY i taki wniosek złożyć. Bardzo się cieszę, że zostało to docenione w Europie. Z mojej strony bardzo chciałam podziękować Marcie za dotychczasową współpracę. Myślę, że jest to dopiero początek naszych działań na europejskiej arenie, więc myślę, że możemy liczyć na więcej. Bardzo z mojej strony chciałam również podziękować za zaufanie, które otrzymałam od Zarządu Głównego AZS-u w związku właśnie z europejskimi projektami. W przyszłym roku parę takich projektów się rozpoczyna. I myślę, że jest to początek wspaniałej przygody, owocnej przygody AZS-u właśnie związanej z inicjatywami europejskimi. Bardzo dziękuję. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Proszę Państwa, to są anioły polskiego sportu akademickiego, które dodają skrzydeł tym, którzy chcą latać. Pięknie dziękujemy Pani Mariannie, a z tego co wiem, Pani Marta również chce wyróżnić partnera wielu naszych projektów wspierających te idee integracyjnych zawodów. Dokładnie tak. Bardzo chciałabym serdecznie podziękować Państwowemu Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który jest naszym partnerem, dzięki któremu mamy finansowanie naszych zawodów. Liczymy na dalszą, owocną współpracę i dziękujemy za lata poprzednie. Dziękuję Rehabilitacja bardzo. Poprzez sport to jest zdecydowanie coś, co lubi także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i co również chciałby nam przekazać. Drodzy zawodnicy, trenerzy, członkowie Akademickiego Związku Sportowego, jest mi bardzo miło być dzisiaj z Państwem na gali sportu akademickiego i reprezentować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera Akademicki Związek Sportowy w realizacji aktywności osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie pragnę podziękować organizatorom, pomysłodawcom Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami i studentom pełne uczestnictwo w akademickim życiu studentów. To jest impreza, która pozwala 500 osobom rywalizować w takich dyscyplinach jak bocia, badminton czy strzelectwo sportowe, żeglarstwo. Dzięki temu osoby doświadczają pełnej aktywności, poczucia wspólnoty i włączenia w życie akademickie. Państwowy Fundusz wspiera od wielu lat aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na to 39 milionów złotych, finansując organizację treningów sportowych, imprez sportowych, a także szkolenia dla trenerów kadry sportowej. Szczerze gratuluję wszystkim działaczom Akademickiego Związku Sportowego, władzom i trenerom, ich osiągnięć, ich zaangażowania. Gratuluję uczestnikom zawodów, szczególnie sukcesów sportowych, ale także poczucia włączenia, bycia członkiem zespołu, poczucia satysfakcji z rywalizacji sportowej i sportowej aktywności. Życzę dalszych sukcesów i powodzenia w życiu sportowym i akademickim.
Pięknie dziękujemy za gratulacje, ciepłe słowa, ale przede wszystkim wsparcie i myślę, że spokojnie w imieniu całej społeczności akademickiej, tej sportowej, mogę powiedzieć, że liczymy jednak na dalszą współpracę. A już teraz długo wyczekiwana kategoria. Podsumowanie akademickich mistrzostw Polski. O słowo wstępu poprosiliśmy wiceprezesa Zarządu Głównego AZS-u do spraw upowszechniania kultury fizycznej Tomasza Wróbla. Akademickie Mistrzostwa Polski to perła w koronie sportu powszechnego Akademickiego Związku Sportowego. Dla zobrazowania tego faktu przytoczę Wam kilka liczb. Odbyliśmy w tym roku 73 imprezy zorganizowane przez 31 organizatorów. Zawody weryfikowało łącznie 26 weryfikatorów, którzy spędzili na nich aż 309 osobodni. Mimo trudnych warunków epidemiologicznych w AMPach zweryfikowano 6641 zawodników z 75 uczelni. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim rektorom, organizatorom, zawodnikom i ludziom dobrej woli, którzy podjęli rękawice. To dzięki Wam nasz prestiżowy cykl imprez mógł się odbyć zgodnie z planem. Dziękuję. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy gorąco, a wiodący system rozgrywek AZS po wielu latach doczekał się wyjątkowej nagrody, swojej własnej. Od tego sezonu wszystkie uczelnie, które zdobyły miejsce na podium, zostaną uhonorowane wyjątkową statuetką zaprojektowaną przez rzeźbiarza Adama Fedorowicza, który po takich projektach jak Filmowy Orzeł czy Anioł Jazzu wziął pod swoje artystyczne skrzydła także koncepcję nagrody za Akademickie Mistrzostwa Polski. Oto krótka historia artysty i naszej nowej statuetki. Bardzo lubię lekkość, bardzo lubię wiatr i tą swobodę w formie. Statuetka ma pewne ograniczenia swoje, prawda, bo powinna być poręczna, powinna mało ważyć, tak, i być ładna. Ja staram się troszkę odchodzić od tego, żeby to nie była typowa taka prosta forma. Poprzez właśnie wiatr, nadanie lekkości formie, jest to przynajmniej optycznie lekka forma i lekka rzeźba. Wyjątkowa jest każda statuetka, aczkolwiek najbardziej prestiżowa i najbardziej funkcjonująca w świecie naszym tutaj artystycznym jest Polska Nagroda Filmowa Orzeł, która jest już ponad 25 lat wręczana artystom z kręgu filmu. No i później się zaczęło, tak? Był Anioł Jazzu, bo jestem bardzo związany z muzyką jazzową. Raz jest tak, że ja budzę się rano i już wstaję do pracy, bo mam jakiś koncert. To tak jak ziarenko piasku, które jest oblewane perłą w muszli małży. Zaczyna to się rodzić, tak? Zazwyczaj jest to takie pyk i już jakaś forma jest. Oczywiście po kolejnych spotkaniach jakieś tam sugestie padają o ewentualnych zmian co do wielkości, co do jakichś tam drobnych elementów i oczywiście to uwzględniam w swojej pracy. Ja się zagłębiłem w wasze logotypy, w waszą jakby grafikę, którą macie uporządkowaną już tam w internecie. I jakaś synteza tego wszystkiego powstała w tej formie, tak? Nie chciałem jakby pokazywać wprost pewnych rzeczy, aczkolwiek no tarcza jest pokazana wprost, ale no ona przynajmniej komunikuje, że to jest związane
z organizacją AZS-u, tak, sportową. Już za moment te wyjątkowe statuetki trafią na ręce najlepszych uczelni w akademickich mistrzostwach Polski. Na pierwszy ogień klasyfikacja uniwersytetów. Wynik rozstrzygnięć w typie uniwersytetów nikogo dziwić nie powinien, bo odkąd akademickie mistrzostwa Polski rozgrywane są w nowej formule, zawsze wygrywa Uniwersytet Warszawski. Po prostu nie ma na nich mocnych. Warszawiacy wygrali w tym roku 6 imprez. Między innymi wśród kobiet i mężczyzn we wspinaczce sportowej. Na podium wyprzedzili UMCS Lublin i Uniwersytet Gdański, które, uwaga, w ogólnej klasyfikacji dzieliło tylko 7 punktów. Już teraz zapraszam na scenę wiceprezesa Mariana Dymalskiego, który wręczy statuetkę za pierwsze miejsce w klasyfikacji uniwersytetów w akademickich mistrzostwach Polski, a teraz w roli odbierającego wystąpi profesor Alojzy Nowak, jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę, tak jest. Teraz jest pan zwycięzcą, a raczej przedstawicielem sportowców zwycięzców. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezesie za wręczenie, za to, że tak pięknie Ola wyczytała nas tutaj. I muszę powiedzieć, mieliśmy długą dyskusję na temat tej statuetki, ale wyszła piękna. Także gratulujemy i Mariuszowi, który tutaj był takim inicjatorem, i rzeźbiarzowi, i ma swoją wagę jeszcze, także ja bardzo się cieszę. 8 kilogramów ale słyszałam, także lekka nie jest. Nie jest lekka, tak, ale tak już bardziej na serio, to chciałem przede wszystkim z jednej strony pogratulować moim kolegom, rektorom z innych uniwersytetów, którzy zajęli miejsce drugie, trzecie i kolejne miejsca, bo wiem, jak to było trudno konkurować. Chciałem też podziękować sportowcom Uniwersytetu Warszawskiego, ale także trenerom, szefom, którzy doprowadzili do tego, że Uniwersytet Warszawski wygrał. Ja wprawdzie jestem prezesem, ale moja rola nie jest taka duża jak wszystkich pozostałych kolegów i koleżanek, nie mówiąc już o studentach, sportowcach. Także bardzo wam dziękuję, moi drodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, a kolegom z innych uniwersytetów bardzo serdecznie gratuluję znakomitych miejsc drugich, trzecich, drugiego, trzeciego i tak dalej. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. Przypominam, Uniwersytet Warszawski najlepszy w akademickich mistrzostwach Polski w klasyfikacji uniwersytetu. A po uniwersytetach czas na klasyfikację uczelni technicznych. Po 7 latach z rzędu na drugim miejscu w typie uczelni technicznych Politechnika Gdańska w końcu doczekała się zwycięstwa. Gdańszczanie wyprzedzili wracającą na podium Politechnikę Śląską, a także tę uczelnię, która dominowała nieprzerwanie od 2012 roku, a więc Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Gratulujemy bardzo serdecznie Politechnice Gdańskiej i teraz kilka słów wirtualnie wypowie specjalnie do nas jego magnificencja, rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Krzysztof Wilde. Chciałbym powiedzieć, że wysiłek, aby wystąpić w 48 dyscyplinach, przede wszystkim spoczął na organizatorach Centrum Akademickiego Sportu naszego Politechniki Gdańskiej. I chcę tutaj podkreślić pracę przede wszystkim prezesa AZS PG, to jest pan Andrzej Busler. Dużą pracę wykonał Kaziu Rozwadowski, a spinał to wszystko koordynował Krzysztof Kaszuba. Sport na Politechnice Gdańskiej jest niezmiernie ważny.
Oprócz osiągnięć naukowych i sukcesów, jakie w zeszłym roku uzyskaliśmy, czyli drugie miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uczelnię badawczą, to ta druga noga to jest zdrowe ciało. I to zdrowe ciało to jest właśnie sport, to jest AZS, z którym bardzo blisko współpracujemy. Stulecie AZS-u w Gdańsku będzie w następnym roku obchodzone, a Politechnika Gdańska systematycznie rozbudowuje sobą swoją bazę. Idzie to powoli, bo jest to jednak kosztowny kierunek inwestowania w studentów i pracowników. Niemniej jednak rozbudowujemy nasze obiekty i mamy dalej pomysł na to, jak zbudować kolejną fajną halę widowiskową także dla mieszkańców Gdańska, a przede wszystkim dla studentów i pracowników oraz plany innych obiektów sportowych. Ale żeby mieć sukcesy, to najważniejsi są ludzie. I tu chcę jeszcze raz bardzo podziękować studentom, którzy mimo pandemii działali w sekcjach, trenowali, przygotowywali się i tak jak wspomniałem, obsadzili 48 dyscyplin, w których Politechnika Gdańska w wielu z nich zajęła bardzo dobre miejsca. Ja tylko zdradzę, że nie była to ostatnia wypowiedź pana rektora Politechniki Gdańskiej na dzisiejszej gali, ale to za chwileczkę. Teraz kolejny typ uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski, uczelnie społeczno-przyrodnicze. Nie będę Państwa długo trzymać w niepewności. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie osiągnęła w Akademickich Mistrzostwach Polski swój drugi wynik w historii, zajmując 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. Pozwoliło im to wrócić na pierwsze miejsce w typie uczelni społeczno-przyrodniczych po 6 latach przerwy. Warszawianie wyprzedzili na podium ubiegłorocznego zwycięzcę tego typu, a więc Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i na trzecim stopniu podium Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, które odpowiednio w klasyfikacji generalnej zajęły miejsca 17 i 18. Słowo podsumowania tej rywalizacji, tego zwycięstwa ma dla nas jego magnificencja, rektor SGGW Warszawa, profesor Michał Jerzy Zasada. Dzień dobry. Jak Państwo wiedzą, w naszej uczelni działa bardzo prężna sekcja Akademickiego Związku Sportowego, która jest czołową sekcją w Warszawie i jedną z lepszych w naszym kraju. Pomimo trudnych warunków pandemicznych, nasi sportowcy w dalszym ciągu ćwiczą i rywalizują z innymi uczelniami. I w tym roku zakończyła się właśnie kolejna edycja Akademickich Mistrzostw Polski, w której Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni społeczno-ekonomicznych. I tu chcielibyśmy serdecznie pogratulować naszym sportowcom za doskonałe wyniki, ale również naszym rywalom z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. W tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polskich wzięło udział prawie 100 uczelni z całego kraju. I na tym tle Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zajęła 12 i 15 miejsce w kategorii generalnej i w kategorii w klasyfikacji medalowej. Tutaj raz jeszcze chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim naszym sportowcom, podziękować zarówno sportowcom, jak i opiekunom sekcji, naszym nauczycielom wychowania fizycznego za wkład i poświęcony czas. I cóż, mimo trudnych warunków trenujemy dalej. I życzę wszystkim dalszych sukcesów. Pięknie dziękujemy, gratulujemy i również życzymy dalszych sukcesów. Ten rok pokazał, że w społeczeństwie to medycy muszą wykazywać się najlepszą kondycją fizyczną. Sprawdźmy, którym studentom medycyny najlepiej poszła rywalizacja w Akademickich Mistrzostwach Polski w 2020 roku. To jest, proszę Państwa, niezwykła seria. Medycy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wygrywają swoją klasyfikację uczelni po raz 10 z rzędu, ale tym razem z historycznym wynikiem. Dość powiedzieć, że lekkoatletki sensacyjnie zajęły drugie miejsce w swojej kategorii. Między innymi ten sukces dał Uniwersytetowi Medycznemu z Łodzi ponad 1000 punktów przewagi nad swoimi najgroźniejszymi rywalami, a więc nad Śląskim Uniwersytetem Medycznym i nad Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. To jest ta pierwsza trójka klasyfikacji, ale to zwycięstwo z
olbrzymią przewagą. Filmowo głos zabierze prorektor do spraw organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor nauk medycznych, pan Janusz Piekarski. Rozpiera nas duma, ponieważ Uniwersytet Medyczny w Łodzi po raz kolejny jest najlepszym uniwersytetem medycznym sportowo w kraju, ale do tego zdążyliśmy się już trochę przyzwyczaić. Tym, co jest dla nas nieprawdopodobnym sukcesem, w którym próbujemy w tej chwili uwierzyć, to jest 8 miejsce w klasyfikacji generalnej uczelni. Gigantyczny sukces wypracowany przez naszych studentów, naszych trenerów, przez nasz AZS. Mogę tylko powiedzieć, że na tle innych uczelni jesteśmy uczelnią małą liczebnie, ale potężną duchem. Bardzo dziękujemy za nagrody. Panie profesorze, pięknie dziękujemy i gratulujemy. A teraz chwila oddechu od dekoracji i zapraszamy Państwa na wspomnienie rywalizacji. Tak było, a widzieliście Państwo, że na tablicy pojawił się już kolejny typ uczelni. A w typie uczelni wychowania fizycznego mieliśmy w tym roku sporą rewolucję. Po trwającej dekadę hegemonii AWF Katowice sukcesu doczekała się AWF Warszawa, osiągając swój najlepszy wynik w historii i najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej AMP, mianowicie 13, wygrywając w aż 4 dyscyplinach. Drugie miejsce po raz 11 z rzędu dla AWF Kraków, a trzecie dla AWF Poznań, który na podium tej rywalizacji w typach uczelni wychowania fizycznego wraca po 14 latach przerwy. O podsumowanie tej rywalizacji i o słowo zwycięzcy poprosiliśmy jego magnificencję, rektora AWF-u Warszawa, profesora doktora habilitowanego Bartosza Molika. Dziękuję serdecznie za nagrodę. Nasza uczelnia została wyróżniona po raz pierwszy jako zwycięzca spośród szkół Akademii Wychowania Fizycznego. Dla nas jest to olbrzymi zaszczyt. Chcemy, żeby AWF żył sportem. Cieszymy się, że w klasyfikacji medalowej zdobyliśmy piąte miejsce, natomiast w klasyfikacji w rankingu generalnym punktowym 13 miejsce. Liczymy, że w przyszłych latach będziemy jeszcze na wyższych miejscach. Liczymy również, że wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego będą na tyle intensywnie pracować w przyszłym roku i działać, że generalnie będziemy stanowili jeszcze większą siłę. Gratulacje dla studentów, gratulacje dla trenerów i ich opiekunów. Liczymy, że 2021 będzie dla nas jeszcze lepszy.
Oczywiście mamy nadzieję, że dla wszystkich ten 2021 rok będzie nie tylko jeszcze, ale zdecydowanie lepszy. Czas na kolejną klasyfikację uczelni zawodowych. To jest taki najbardziej stabilny typ w ostatnich 6 latach, bo w ciągu tych ostatnich 6 lat podium cały czas wygląda tak samo. Tarnowianie, którzy w tym sezonie wygrali jedną z imprez AMP, udało się to kolarzom górskim, obronili tytuł najwyższej szkoły zawodowej. Za ich plecami, na tych niższych, nieco niższych stopniach podium PWSZ Nysa i PWSZ Leszno. I ponownie oddajemy głos zwycięzcy, tym razem jej magnificencji, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pani profesor Małgorzacie Kołpie. Szanowni Państwo, drodzy sportowcy, trenerzy i działacze, stara sportowa zasada głosi, że obronić tytuł mistrzowski jest trudniej niż go zdobyć. Tym większa jest zatem moja radość z faktu, że akademicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie drugi rok z rzędu stoją na najwyższym stopniu podium akademickich mistrzostw Polski w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych. Przepełnia nas, a mówię w imieniu całej społeczności akademickiej PWSZ w Tarnowie, nie tylko radość, ale i wielka duma. Tegoroczna edycja akademickich mistrzostw Polski była bowiem szczególna. Wymagała ponadprzeciętnego zaangażowania studentów oraz trenerów, którzy mierzyli się nie tylko z przeciwnikami, ale również z utrudnieniami w trenowaniu i uczestnictwie w sportowej rywalizacji. Dziękuję zatem naszym sportowcom, studentom i trenerom za to zaangażowanie, za pot wylany na treningach, za upór w dążeniu do sportowej doskonałości. Również pięknie dziękujemy i gratulujemy. A uczelnie niepubliczne też uwielbiają rywalizację, czas na ich klasyfikację. To jest, proszę Państwa, nieprawdopodobna seria, której do tej pory nie udało się dokonać nikomu. Im się udało. Akademia Leona Koźmińskiego wygrywa po raz 12 z rzędu rywalizację uczelni niepublicznych. Studenci ALK zdobyli 2 medale w tenisie, srebro w piłce ręcznej i wygrali rywalizację w szachach. Warszawiacy wyprzedzili na podium Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Stołeczną Uczelnię Łazarskiego. Mimo, że to niedaleko, również wirtualnie łączymy się z jego magnificencją, rektorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, profesorem Grzegorzem Mazurkiem. Dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycony, mogąc po raz kolejny odebrać w imieniu Akademii Leona Koźmińskiego tytuł akademickiego mistrza Polski wśród uczelni niepublicznych. To trofeum jest zasługą ciężkiej pracy naszych 170 sportowców i profesjonalnej kadry trenerskiej. W tegorocznej edycji startowaliśmy w 13 dyscyplinach, zdobywając 4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale. Zwycięstwo cieszy podwójnie, ze względu na bardzo wysoki poziom konkurencji i trudność związaną z pandemią. Na szczęście AZS jak zwykle stanął na wysokości zadania i świetnie przygotował wszystkie zawody. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy i również mamy nadzieję do zobaczenia. Pozostały już tylko 2 najważniejsze klasyfikacje, medalowa i generalna akademickich mistrzostw Polski. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, by przypomnieć, że głównym sponsorem zarówno Akademickiego Związku Sportowego, jak i akademickich mistrzostw Polski jest Grupa Lotos. Grupa Lotos wspiera wiele dyscyplin sportowych i wielu sportowców.
Ogromną satysfakcję mamy wtedy, kiedy możemy wspierać tych młodych, bo to przecież tutaj wykuwają się talenty i ci młodzi stają się później seniorami, zawodnikami, którzy na największych arenach światowych osiągają sukcesy, zdobywają medale i cieszyć się możemy. Akademicki Związek Sportowy daje nam dużą gwarancję i ogromną gwarancję do tego, że właśnie tak się będzie działo. Młodzi sportowcy skupieni w AZS-ie są pod bardzo dobrą opieką. Daje nam to też sporo satysfakcji i dobrze nam z AZS-em się współpracuje i cieszymy się, że możemy być razem. Dziękujemy bardzo, a za moment punkt kulminacyjny dzisiejszego wieczoru, klasyfikacja medalowa Akademickich Mistrzostw Polski. Nie trzymam Państwa już dłużej w niepewności. Miejsce trzecie z dorobkiem 11 złotych krążków Politechnika Gdańska. A statuetkę wręczy sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut, a osobiście, tak jest, odbierze ją jego magnificencja rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Krzysztof Wilde. O, ja widzę, że pan profesor też w znakomitej formie sportowej. Tutaj te muskuły prężą się na marynarce, także nie ma najmniejszych problemów z udźwignięciem i odbiorem tej 8-kilowej, przypominam, statuetki. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Komentarza do muskułów nie będę robił. Natomiast, szanowni państwo, koleżanki i koledzy, przede wszystkim chciałbym pogratulować wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, studentkom i studentom, którzy wzięli udział w tegorocznych Akademickich Mistrzostwach Polski. Słuchajcie, to wymagało niezwykłej determinacji i konsekwencji. Wielki szacun dla was. Serdecznie wam tego gratuluję. Zwracam się do studentów Politechniki Gdańskiej. Wasze wyczyny, wasze osiągnięcia to wielka, wielka radość dla mnie, ale jest w tym jeszcze inny akcent. Te wasze osiągnięcia budują również pozycję Politechniki Gdańskiej, jej prestiż i jej rozpoznawalność. Niestety za sukcesem zawsze biegnie coś jeszcze, a mianowicie chęć, aby było więcej. Także życzę wam bardzo, bardzo to, aby w przyszłym roku wasze osiągnięcia były jeszcze lepsze i żebyście zdołali przynajmniej powtórzyć osiągnięcie z tego roku. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia. Wszystkim życzę dużo zdrowia. A na to trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej złożyło się m.in. 5 wygranych w trójboju siłowym i 3 sukcesy koszykarskie. Pięknie dziękuję. Miejsce drugie, proszę Państwa, to inna Politechnika, Politechnika Łódzka. Statuetkę wręczy wiceprezes Marian Dymalski, a odbierze ją również osobiście, z czego bardzo się cieszę, jego magnificencja rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Krzysztof Jóźwik. Politechnika Łódzka, proszę Państwa, to jedyna w tym gronie uczelnia, która już stawała na podium w rankingu medalowym. Łodzianie zdobyli 13 złotych krążków, wygrywając m.in. 4 konkurencje w karate i 6 w pływaniu. Panie profesorze, bardzo proszę. Gratuluję i proszę o zabranie głosu. Serdecznie dziękuję. To nie jest poświęcenie i mogę chyba tego dokonać, żeby chwilę wysiłku włożyć, aby dźwignąć tę statuetkę. Za co dziękuję studentom i działaczom Politechniki Łódzkiej, że dokonali w tym podwójnie trudnym roku, bo i pandemii, i wszystkich innych przeciwności, tak ogromnego sukcesu. Bardzo wam za to dziękuję serdecznie, a jednocześnie gratulując wam, gratuluję wszystkim, którzy w tej konkurencji stanęli, bo wyniki były fantastyczne, a więc dla wszystkich sportowców w Polsce, którzy uczestniczyli w tych zmaganiach, ogromne gratulacje. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Politechnika Łódzka, drugie miejsce w klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski. Jest mi niezmiernie miło w tym momencie, proszę Państwa, ogłosić, że zwycięzcą klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski w roku 2020 zostaje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Statuetkę wręczy prezes Akademickiego Związku Sportowego pan Alojzy Nowak, a odbierze rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, jego magnificencja profesor Radosław Dobrowolski. Bardzo gorąco zapraszam na scenę ponownie, tak jest, pan profesor już tutaj był, odbierał statuetkę w imieniu swoich studentów za nagrodę Fair Play, a to proszę państwa historyczny sukces UMCS-u. Lublinianie zdobyli aż 16 złotych medali, w czym największa zasługa sekcji lekkoatletycznej i pływackiej. Przedstawiciele tych sekcji wygrali solidarnie po 7 konkurencji. Panie profesorze, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, to rzeczywiście wyjątkowy, spektakularny sukces Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Po raz pierwszy jesteśmy laureatami tego wyróżnienia. Po raz pierwszy stajemy na najwyższym podium klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski, ale nie mówimy ostatniego słowa. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również tą pozycję będziemy umacniać. To sukces przede wszystkim studentów, zawodników, trenerów, działaczy. To również personalny sukces kadry zarządzającej klubem uczelnianym. Pozwólcie Państwo, że podziękowania imienne na ręce prezesa Rafała Walczyka i jego poprzednika Dariusza Gawła uczynię. Ale to przede wszystkim efekt konsekwentnej polityki władz uczelni, która buduje pozycję, markę uczelni kompletnej, gdzie poza nauką, poza kształceniem na najwyższym poziomie nie mniej ważne, nie mniej istotne są kultura i sport akademicki. A zatem proszę Państwa, gratulując i dziękując za to wyróżnienie, gratulując również naszym rywalom, konkurentom, zawodnikom, trenerom z innych uczelni, gratulując również sukcesów magnificencjom, rektorom z innych uczelni. Rywalizujmy dalej, mam nadzieję, że przyszły rok w zupełnie odmienionej, normalnej rzeczywistości również będzie pełen sukcesów dla nas wszystkich. Serdecznie gratuluję. Z okazji zbliżających się świąt, pozwólcie Państwo, że najlepsze życzenia złożę nam wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. To są oczywiście najlepsze świąteczne życzenia i to był przedstawiciel jego magnificencja, rektor triumfatora klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski w 2020 roku, a więc UMCS-u Lublin. Przed nami ostatni punkt w dzisiejszym scenariuszu, ostatni, ale ten najważniejszy. Klasyfikacja generalna Akademickich Mistrzostw Polski w 2020 roku. To były wyjątkowe Akademickie Mistrzostwa Polski w tym roku. W wielu dyscyplinach wystartowało mniej akademickich klubów. Oczywiście wszyscy wiemy z jakiego powodu i siłą rzeczy dorobek punktowy ich musiał być mniejszy w rankingu. Generalnym Akademickich Mistrzostw Polski znalazło się jednak tylko kilkanaście uczelni mniej niż w roku ubiegłym. Fakt, że sklasyfikowano aż 133 uczelnie, to jest nasz wszystkich wielki sukces. Czas przedstawić te najlepsze z najlepszych. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski – Politechnika Śląska Gliwice. Już za moment statuetkę wręczy prezes Akademickiego Związku Sportowego profesor Alojzy Nowak, a odbierze ją rektor Politechniki Śląskiej Gliwice, jego magnificencja profesor Arkadiusz Mężyk. Już teraz zapraszam panów tutaj bardzo serdecznie na scenę. Dzień dobry, bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo proszę, najpierw gratulacje, przyjemności. No to chyba najbardziej sensacyjne rozstrzygnięcie tegorocznych rozgrywek. Gliwiczanie, proszę Państwa, po raz pierwszy w historii meldują się na podium klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, choć zdobyli tylko po jednym medalu w każdym kolorze. Wygrana szermierzy, drugie miejsce pływaków i trzecie miejsce jeźdźców. Ale punkcik po punkciku. Uzbierali w różnych konkurencjach i meldują się na podium. Serdecznie gratuluję i zapraszam do mównicy.
Szanowni Państwo, jestem niezwykle dumny, że mogę w imieniu Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej odbierać tę piękną statuetkę. Chciałem podziękować wszystkim sportowcom, którzy w barwach AZS Politechniki Śląskiej zdobywali medale. Chciałem podziękować wszystkim działaczom sportowym. Szczególne podziękowania dla pana profesora Krzysztofa Czapli, dyrektora Ośrodka Sportu, działacza Akademickiego Związku Sportowego, który od wielu lat swoją pasją motywuje studentów, pracowników Politechniki Śląskiej do aktywności sportowej. Bardzo się cieszę również, że oprócz innych sukcesów Politechnika Śląska zdobyła ten sukces sportowy. Taka ciekawostka, patrząc na klasyfikację uczelni Politechnik, wszystkie trzy uczelnie, które znalazły się, to są to uczelnie, które uzyskały status uczelni badawczych. Więc oprócz działalności badawczej również ta działalność sportowa jest niezwykle ważna. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim też korzystając z okazji, bo akurat reprezentuję również Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, z wielką przyjemnością oglądałem wszystkie wystąpienia w trakcie tej dzisiejszej gali i naprawdę niezmiernie mnie cieszy pasja, z jaką wypowiadali się sportowcy akademiccy. Patrząc na tę galę, można mieć wrażenie, że nie ma pandemii, że ten duch rywalizacji sportowej tak motywuje wszystkich do działania, rozwija również kreatywność, że pomimo tego, że nie wszystkie zawody sportowe można odbywać, jednak ta rywalizacja przez cały czas kwitnie. Korzystając z okazji, chciałbym Państwu i sobie życzyć, aby ten przyszły rok w końcu nie był rokiem pod znakiem pandemii, żebyśmy mogli się spotykać, żebyśmy mogli prowadzić prawdziwą rywalizację. Serdecznie jeszcze raz wszystkim nagrodzonym gratuluję wszystkim sportowcom ich pasji, zaangażowania. Cieszę się, że studenci, którzy występowali, studenci sportowcy mówili nie tylko o osiągnięciach sportowych, ale także o swojej przyszłości, o swoich planach zawodowych i życiowych. I serdecznie Wam życzę, aby te plany się spełniły. Dziękuję bardzo. Dobrego roku. Panie profesorze, pięknie dziękujemy. W końcu w zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowy umysł, chciałoby się rzec. To wszystko da się połączyć, o czym świadczą znakomite wyniki Politechniki Śląskiej Gliwice w sezonie 2020. Przypominam, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej akademickich mistrzostw Polski. A już teraz czas na miejsce drugie. Miejsce drugie, proszę Państwa, tym razem przypadło w udziale ubiegłorocznemu triumfatorowi. A więc uwaga, uwaga. Miejsce drugie w klasyfikacji generalnej, Uniwersytet Warszawski. Już teraz zapraszam na scenę pana prezesa, a w zasadzie pan prezes pozostał, tak jest, pan prezes Alojzy Nowak, który tym razem odbierze statuetkę, jest już ze mną na scenie, a dołączy ten, który ją wręczy, AZS-iak z krwi i kości, a teraz powszechnie znany jako prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Kasprzyk. Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej utytułowanych uczelni. Od ponad dekady nie schodzi z podium klasyfikacji generalnej poniżej drugiego miejsca. Tak jest. Tym razem to drugie miejsce po trzech zwycięstwach z rzędu, ale to chyba tylko motywacja do znowu powrotu na ten najwyższy stopień podium. Tak jak tegoroczni zwycięzcy, Uniwersytet Warszawski stawał na podium 11 różnych konkurencji. Panie prezesie, tym razem jako zwycięzca. Zwycięzca drugiego miejsca oczywiście. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Z przyzwyczajenia panu. Już. Dziękuję bardzo Jacku. Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że każdego właściwie roku z inżynierami walczymy, bo jest to albo AGH, albo tak jak teraz mamy Politechniki. I teraz mówię oczywiście nie jako prezes AZS-u, tylko jako rektor Uniwersytetu Warszawskiego. I nie widzę w tym nic złego, żeby dać szansę także kolegom inżynierom trochę, żeby powalczyli z Uniwersytetem Warszawskim, ale w następnym roku trzeba się przygotować, że Uniwersytet Warszawski będzie próbował wejść znowu na pierwsze miejsce. Oczywiście żartuję. Bardzo Wam gratuluję, drodzy koledzy, rektorzy Politechnik, ale także innych uczelni za wspaniałą, za to, że przede wszystkim wspieracie własnych sportowców AZS, a AZS-iakom i Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni, które biorą udział w tych pięknych zawodach i konkurencjach. Także bardzo serdecznie gratuluję i cieszę się bardzo, że możemy wspólnie w okresie pandemii spędzić tutaj trochę czasu, podzielić się refleksjami, a
na boiskach sportowych między sobą pięknie konkurować. Dziękuję bardzo, gratuluję wszystkim i życzę wszystkiego dobrego. Profesor Alojzy Nowak, tym razem jako rektor Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywcy drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej akademickich Mistrzostw Polski 2020. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, oto zwycięzca klasyfikacji generalnej akademickich Mistrzostw Polski Anno Domini 2020, Politechnika Gdańska. A już teraz zapraszam ponownie pana prezesa, tym razem już w roli prezesa Akademickiego Związku Sportowego, by wręczył tę najważniejszą statuetkę dzisiejszego wieczoru. Zapraszam także jego magnificencję, rektora Politechniki Gdańskiej, pana Krzysztofa Wilde. A gdańszczanie od 6 lat, proszę Państwa, byli trzecią siłą akademickich mistrzostw Polski, za każdym razem ustępując Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetowi Warszawskiemu. Po świetnym wznowieniu sezonu, kiedy to podwójnie wygrali w koszykówce 3x3 i trójboju siłowym, dokładając do tego triumf, żeglarzy nie odpuścili. Zostali jedyną uczelnią, która wystartowała we wszystkich imprezach tegorocznego cyklu i wygrała jak najbardziej zasłużenie. Panie profesorze, ja tak wprowadzając to ostatnie już wystąpienie dzisiejszego wieczoru, chciałam zapytać, czy ten start we wszystkich konkurencjach był kluczem do ostatecznego sukcesu? Był bardzo ważny. Bez tego chyba szansa, żeby tutaj dość pewnie wygrać, no, byłaby znacznie niższa. Ale oczywiście tych medalowych pozycji było równie dużo i w końcu to wy możecie zdetronizować Uniwersytet Warszawski, który wygrywał trzykrotnie z rzędu. Szanowni Państwo, koledzy i koleżanki, panie profesorze, jego magnificencjo, Alku, bardzo dziękuję. Jest mi tym milej dostać tą nagrodę, że to jest z Twoich rąk. No i teraz Politechnika Gdańska, ten minimalny punkcik wyżej, jednak jest na tym pierwszym miejscu. Chcę Państwu powiedzieć, że mówiliście tutaj, że były różne zaskoczenia, były różne niespodzianki. Ja jednak podkreślę, że to, że Politechnika Gdańska ma pierwsze miejsce, jest niespodzianką. Myśmy się tego nie spodziewali. Natomiast trochę rąbka tajemnicy uchylę, a mianowicie sztab osób, który zajmował się organizacją AMP-ów, pracą ze studentami. Chcę tu podkreślić trzy osoby. To jest pan Krzysztof Kaszuba, Andrzej Busler i Kaziu Rozwadowski. To one siedziały i pilnowały i sztabowo rozwiązywały problemy, jak zrobić, żeby te 48 dyscyplin obsadzić. Także zwracam się tutaj do wszystkich trenerów, do wszystkich osób, które współpracowały, pomagały, organizowały sprzęt, popychały studentów do pracy, pracowały z nimi. To jest w sumie wasza zasługa. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie ta wspólnota akademicka ma się zajmować sportem i ma go promować. Tak jak tu wszyscy powtarzali, bez dobrego sportu nie ma zdrowych naukowców. No i tak parafrazując trochę, które dyskusje nasze, marzeniem by było mieć jednak akademicki sport, ten taki porównywalny mocą, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że nie wolno robić kalek zewnętrznych systemów, nie wolno niczego przenieść jeden do jeden, ale fajnie by było mieć sport akademicki postawiony na ten taki semiprofesjonalny poziom, gdzie on naprawdę jest istotny i buduje rozpoznawalność uczelni. Jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział w tych zawodach, serdecznie gratuluję. Cieszę się, że Politechnice Gdańskiej udało się zająć pierwsze miejsce. Patrzę tutaj na Alka, widzę w jego oczach sportowe zacięcie. Wiem, że będzie ciężko w następnym roku. Alku, odwdzięczymy się tym samym. Bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję, a ja tylko mogę od siebie dodać, że bardzo się cieszę, że w tym akademickim gronie wszyscy rektorzy tak zgodnie podkreślają, jak bardzo ważny jest sport w trosce i także we wspieraniu tej kariery naukowej. Politechnika Gdańska, triumfatorem klasyfikacji generalnej akademickich Mistrzostw Polski w roku 2020. Panowie, bardzo serdecznie gratuluję. Widzę, że tutaj jeszcze nasz fotoreporter szaleje. Tak, słucham, jeszcze słówko. A, bardzo proszę. Słuchajcie Państwo, prawie zapomniałem, w następnym roku jest stulecie AZS Gdańska i z tego miejsca wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że uda się zrobić galę w tradycyjny, stacjonarny sposób. Będzie się działo. Wszystkich serdecznie zapraszam. No i dużo zdrowia z okazji świąt odpoczynku, radości. Serdecznie witam, znaczy serdecznie zapraszam do Gdańska na następny rok.
Pięknie dziękujemy. Myślę, że w imieniu całej branży akademickiej mogę spokojnie powiedzieć, że czujemy się zaproszeni i mam nadzieję, że tak wszyscy tam w komplecie będziemy. Pięknie dziękuję. To był ostatni sportowy akcent naszej dzisiejszej gali. No i niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale przyznacie Państwo, że dobrze się kończy. Mimo, że gdzieś ta sportowa rywalizacja na arenach AZS-owych ucichła ostatnio, to nie ucichła w sieci. Tak jest, działamy zgodnie z duchem czasu, odnajdujemy się, to co mówiłam, w tej naszej nowej rzeczywistości i rozgrywki AZS-owe prowadzone są także w przestrzeni wirtualnej. Dziękując za dzisiejsze uroczyste spotkanie, uroczyste podsumowanie, zapraszam Państwa do obserwowania e-sportowych zmagań właśnie w sieci. AZS Edu eSports. Tak nazywają się te rozgrywki, których krótka filmowa prezentacja już za chwilę. A ja znowu pięknie dziękuję Państwu za ten bardzo mile spędzony czas. Oczywiście spotkaliśmy się w nieco innej wirtualnej rzeczywistości, ale mam nadzieję, że w związku z tym było nas razem przed ekranami komputerów jeszcze więcej niż zwykle. Dziękując za to spotkanie, za to ponowne zaproszenie na galę sportu akademickiego, pozostaje mi w imieniu całej społeczności akademickiej życzyć Państwu wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt i niech ten 2021 rok będzie zdecydowanie lepszy od tego mijającego i żebyśmy, tak jak powiedział rektor Politechniki Gdańskiej, w przyszłym roku na tym uroczystym podsumowaniu mogli się już wszyscy spotkać osobiście na uroczystej gali w Gdańsku. Tego bardzo serdecznie Państwu życzę. Aleksandra Schutenberg, było mi bardzo miło spędzić z Państwem ten wieczór. Gratuluję wszystkim laureatom i życzę równie dobrej sportowej rywalizacji w 2021 roku. Wtorek i w piątek gramy w CS. Środa, czwartek to pora na League of Legends, również niedziela pora na trzecią jej grupę. Do usłyszenia.